Dzisiaj trafiło 10 tysięcy złotych dzięki podpisaniu umowy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tanowie. Dzięki tym pieniądzom zostanie wyremontowana część budynku Straży Pożarnej w Tanowie. Jest to dotacja przyznana w ramach grantów strażackich, które są dla Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie. W tym roku do Ochotniczych Straży Pożarnych trafi w naszym województwie 2 miliony złotych. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i poprawę jakości pracy strażaków w naszym województwie. Proszę nam jeszcze powiedzieć, czego brakuje tej jednostce? Tej jednostce? Tego, czego jeszcze tutaj na pewno najlepiej o tym powiedzą osoby, które zarządzają tą jednostką. To zaraz pana na co dzień, poprosimy. Tak? Dobrze, proszę. Zwiedziliśmy oczywiście jednostkę. Widzimy, że brakuje tutaj części kuchennej, żeby strażacy w przerwie mogli chwilę odpocząć, coś sobie podgrzeć, coś zjeść, żeby mogli pracować w komfortowych warunkach. Plus oczywiście, jak to zawsze, wszystkim strażom pożarnym brakuje zawsze sprzętu, tego, który się najszybciej zużywa. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, dzięki także pieniądzom unijnym, do Tanowa trafią kolejne pieniądze i będzie można zainwestować je w kolejny sprzęt.